Za nami turystyczny zimowy sezon w Górach Sowich, które przyciągnęły niezliczone ilości odwiedzających z całego Dolnego Śląska, a nawet Polski. Tłumy turystów, szczególnie w czasie weekendu, zalewały wszystkie górskie przełęcze. Stowarzyszenie Turystyczne Gmin Gór Sowich myślę, że naprawdę wykonało swoje zadanie i pandemia to pokazała. Pokazała, że Góry Sowie cieszą się zainteresowaniem turystów. Mieliśmy absolutny armagedon w tym roku, jeżeli chodzi o odwiedziny turystów. Musieliśmy interweniować i pomagać sobie przy pomocy policji, dbając o bezpieczeństwo tych, którzy w nadmiernych ilościach chcieli odwiedzić Góry Sowie, ale to też cudowny sezon, jeśli chodzi o narty biegowe. Stowarzyszenie Turystyczne Gmin Gór Sowich w tym roku wydatkowało kwotę ponad 60 tysięcy na utrzymanie tych tras. Cieszymy się, że one zostały przyjęte z tak dużym zadowoleniem i naszych mieszkańców, i tych turystów, którzy nas odwiedzali. Cieszymy się, że mogliśmy taką ofertę, szczególnie właśnie w tej pandemii, wtedy, kiedy stoki narciarskie były zamknięte, że mogliśmy taką ofertę przygotować i mogliśmy dać tą możliwość odwiedzającym spędzenia czasu na świeżym powietrzu, w cudownych warunkach zimy, ale też właśnie aktywnie na tych nartach biegowych. To chyba stanie się kolejnym sportem narodowym w naszym kraju, więc to nas absolutnie bardzo cieszy. Przede wszystkim to, że ta praca, którą wykonujemy, czyli z jednej strony budowanie infrastruktury, bo te wszystkie ścieżki, rowerowe parkingi. To, o co zabiegamy, to, co budujemy, to, czego jeszcze ciągle bardzo potrzebujemy, jednak jest potrzebne. Z drugiej strony promocja, na którą wydajemy również pieniądze, o którą zabiegamy, cały czas na każdym kroku promując i pokazując, że Góry Sowie są cudowne, że to wszystko przynosi efekty, bo na końcu jest ten zadowolony turysta, który przyjeżdża, który korzysta z tego i który wraca, a to jest najważniejsze. Przy tej okazji musimy powiedzieć o tym jednak, że tych parkingów jest jednak za mało. Gdyby nie interwencja policji i nie blokowanie czasami na weekend tej drogi, no to jednak dochodziłoby do armagedonu. Z jednej strony oczywiście tak, ale też musimy pamiętać o bardzo wyjątkowej sytuacji. Czyli ta ilość turystów spowodowana była totalnym zamknięciem, totalnym lockdownem. W normalnej sytuacji taka ilość turystów nie pojawiłaby się w Górach Sowich, dlatego że no pewnie połowa byłaby na nartach w innym miejscu. Więc to też nie do końca jest tak, że my musimy się przygotować na tak wielką rzeszę turystów, ale oczywiście mamy świadomość tego, że tych parkingów jest ciągle za mało, że turyści nie do końca jeszcze wiedzą, jakie miejsce odwiedzić w Górach Sowich i wszyscy odwiedzają dokładnie te same miejsca, stąd wzmożony ruch, więc nad tym będziemy pracować. My jako gmina Pieszyce w ramach dofinansowania dla właśnie tych górskich gmin złożyliśmy wniosek, dzięki któremu chcemy zbudować parkingi pomiędzy Górnymi Pieszycami a Kamionkami. Bardzo chcielibyśmy wybudować tam bardzo duży parking dla turystów. Być może w przyszłości ten parking skomunikować z przełęczą jugowską jakimś transportem zbiorowym. Nad tym pracujemy, do tego są potrzebne i środki finansowe i musimy rzeczywiście do końca wiedzieć, jakie mamy potrzeby, bo to była absolutnie, i będę to podkreślać, wyjątkowa sytuacja, z którą tak czy inaczej tak sobie poradziliśmy dosyć dobrze. Dziękuję tutaj też zaangażowaniu policji, która dbała przede wszystkim o bezpieczeństwo, bo to jest najważniejsze. W tych trudnych warunkach zimowych, na tej wąskiej przełęczy jugowskiej, najważniejsze jest bezpieczeństwo tych, którzy do nas przyjeżdżają, którzy nas odwiedzają. Więcej turystów to też więcej śmieci tych, które turyści nie zabierają ze sobą, a pani jednak postarała się jakoś rozwiązać ten problem, a no i była instytucja, która te śmieci zbierała, chociaż ich tam nie powinno być. Rzeczywiście, szczególnie w okresie zimowym, trudność w sprzątaniu śmieci w górach polega na trudności w dostępności do niektórych miejsc, ale jak we wszystkim, co robimy, współpraca i jeszcze raz współpraca po prostu się opłaca, więc rzeczywiście znalazł się fantastyczny człowiek, pan Karol, który zarządza schroniskiem Zygmuntówka. Z nim podpisaliśmy taki
takie porozumienie dotyczące właśnie odbierania śmieci z tych miejsc, które są absolutnie niedostępne zimą, chociaż latem też trudno dostępne. I to była przede wszystkim Kalenica, ale również Przełęcz Jugowska. Bardzo zależy nam na tym, żeby to były czyste miejsca. Apelujemy i edukujemy naszych turystów, prosząc o to, żeby zawsze zabierali ze sobą śmieci, żeby nie zostawiali tego w lesie, ale zdarzają się tacy, którzy naszych apelów nie słyszeli albo jeszcze nie wiedzą, że trzeba się tak zachowywać, więc chcemy oddawać turystom rzeczywiście ten las i tą przestrzeń czystą, zagospodarowaną. Staramy się być odpowiedzialni i dzięki cudownej współpracy z pasjonatami, z ludźmi, którzy również mają taką dużą świadomość potrzeb, jakie pojawiają się właśnie w tych miejscach, udaje się to realizować. Zima się kończy, a przed nami uroczyste otwarcie sezonu turystycznego 1 maja. Odbędzie się? Mam wielką nadzieję, że się odbędzie. Mam wielką nadzieję, że uda nam się spotkać z turystami na Wielkiej Sowie 1 maja. Tym bardziej, że będzie to w przestrzeni otwartej. Może nie tak hucznie jak kilka lat temu, ale już dzisiaj na pewno turystów zapraszamy do odwiedzania Gór Sowich, do odwiedzania Wielkiej Sowy i do spędzania aktywnego czasu w naszych górach. Już teraz zapraszamy na piesze wędrówki i rowery górskie. Góry Sowie czekają.